dzieci, 20 par lat temu, 20 parę lat po transformacji, w cechu było 1500 rzemieślników, to obecnie jest 20. Może sprawdzić, może nawet nie wiem, czy 20 jest. Z 1000 na tego ucisku paskudnego ustroju komuny było 1500 rzemieślników w cechu, to jest 20. A współdzielnik to rzemieślniczej, która była właściwie długą ręką księdza frankowskiego, czyli jeden drugiemu pożyczał pieniądze, już nie ma spółdzielni. A obroty tej spółdzielni były większe jak banku spółdzielczego. Jak większe jak największy zakładów przeciwko. No było 1000 zakładów tej spółdzielni, którzy tam robili większe, jak razem największy. Nie ma. I tam nie było ani procentów, jeden drugiemu pożyczał pieniądze. Bez kasa frankowskiego wymyślona w XIX wieku poznaka księdza frankowskiego z Poznania. Jeden drugiemu i bez procentów, bez tych nit bankowych. Na miesiąc, na dwa tygodnie, na parę dni. Powiedz, nie mam pieniądze, ty masz pieniądze. Ja mam, dostaję przelew. Płacą mi, ale po coś mi od razu milion, to ja mogę tobie na dwa tygodnie pożyczyć, a potem ty mnie pożyczysz. I tak to się odbywało. Zabili najlepszą rzecz. To jesteśmy na usługach banków, gnidów bankowych. To ta komuna. Tak ona to komuna, chyba ma mądrzejsza. Jak nie może, to proszę patrzcie na Chiny. Oni doskonale komunicy mają, wygrywają z Ameryką. Ze wszystkimi wygrywają. Jeżeli wymyślili to lepiej, to poprawili. Po tych nieudacznych komunistach, po stalinowcach byli niezdecydowani, ugięli się. Bo ich Zachód rozmiękczył. Zachód ich rozmiękczył. Zachód. Bo Stalin jak był, to trzymał dalej. To mówi polski hrabia. Łoś. Proszę to sprawdzić.